Powiedziałem, wejdź, nie stój tam. Moje informacje mogą ci się przydać, Stalker. A więc jak naznaczony? Masz te dokumenty z X-16? Dobra, naznaczony. Masz prototyp ochronny, więc emisje ci nie grożą. Oto współrzędne bunkra. Pamiętaj, że prototyp nie będzie cię chronił wiecznie, więc musisz jak najszybciej dostać się do bunkra pod antenami i wyłączyć zwęglacz. Nie wiem, co się potem stanie, ale na pewno nie będziemy tego żałować. Jedno jest pewne, droga do centrum zony stanie otworem. Musisz tylko dostać się do bunkra pod antenami i je wyłączyć. Zgoda? Zainteresowani już niech zgłoszą się do bardzo takiej. Prawdę o nim mówią? Ili brzeszą? Coś ciekawego dla takich jak ty. Moje informacje mogą ci się przydać, Stalkerze. Przed rozrastającą się zoną. Zainteresowani, niech zgłoszą się do baru.
Powiedziałem, wejdź, nie stój tam. Stalkerze, chroń świat przed Zomą. Dołącz do powinności. Я тут уже фиг знает сколько сижу и хоть бы... Точно. Врут собаки. Это вот с хвоста почему-то шерсть влезает. Świat obawia się rozrostu zony. Dołącz do powinności i uratuj niewinnych. Wynoś się stąd, stalkerze. Weterani i łowcy, dołączcie do powinności. Ochrona świata przed złem zony to nasz wspólny cel. Opuści oruże. Opuści oruże. Stalkerze, chroń świat przed zoną. Dołącz do powinności. Powiedziałem, wejdź, nie stój tam. A więc jak naznaczony? Masz te... Co tam brakuje, jak leci? Czytać, stalkerze. Świat obawia się rozrostu zony. Dołącz do powinności i uratuj niewinnych. Опять сапожище хреновые подсунули. Что, их совсем совести нет у этих... За неделю подошвы капусты. Вынос się stąd, stalkerze. Опусти оружие. Опусти оружие. Niebezpieczne mutanty, anarchiści i bandyci. Nic nie powstrzyma triumfalnego marszu powinności na ratunek planecie.
Бобром сегодня пустись. Сейчас бы дома оказаться. На гамачке. Да с книжкой толковой. Так бы чего хорошего. Так ведь нет. Разбивались тут в стане. Значит, чего орешь, а? У Долговца уже полные штаны ежиков, но он все-таки отвечает. Я того запутал, кричу, вот, может быть, кто-нибудь услышит. Кровосос помолчал и говорит. Ну, я вот услышал. И чего теперь делать будем? Yeah.
пацаны! Смотрите, кто там колет! Оружие убрал. Я ранен! Я ранен! Размолотим! Мать вашу! Зацепило меня! Цепанул одного! Держите меня, Севера! Ура! Берегись, враг!
Thank you.
Эй, стрелок! Давай, давай, приходи. Человек, лобудь себя. Вот. Но одразу так лепей. Ты чего в растяжку? Что ты до холеры робишь? Память у тебя отшила, Страчилась что? Память, чи что? Przecież to ty вымышлилась то забезпечение. Ну да ладно. Неважно. Добре, що живеш. Времени в обрез. Нема часу, więc слухай. Слушай меня внимательно. Wszystko, co mówiłeś o monolicie, to prawda. To po prostu iluzja stworzona w laboratorium obok sarkofagu. Nikt, kto dotarł do monolitu, nie wrócił. Chyba wszyscy tam zginęli. Jak ciebie nie było, zdobyłem trochę informacji. Istnieje dekoder, który otwiera drzwi prowadzące do sterowni monolitu. Jest ukryty w tajnym schowku w Prypeci. Dam ci jego współrzędne i klucz, którym go otworzysz. Zabierz dekoder, otwórz drzwi do sarkofagu, a potem będziesz wiedział, co robić. To chyba jedyny sposób na odkrycie prawdziwej tajemnicy Zony. Tajemnicy, którą tak bardzo chciałeś poznać. To wszystko, Strylok. Czas się rozstać. Lepiej, żebym się nie wychylał przez jakiś czas. Będę na ciebie czekać. Powodzenia.